Defender, no, to jest nowy Ford. Poziomu 5. Jestem ciekaw, jak on chroni w ogóle, no bo to jest niby Armor Steel, nie? Jestem ciekaw, jak on chroni. Gdyż wychodziłeś, skaw cię ubił. No, takie skaw gracze na wyjściu są też z morą tarkowa. Mora tarkowa. Skaw na wyjściu. O, już się tam strzelają, widzę. Już tam jakieś fajty są. Mi się zdaje ogólnie, że ten kontener wróci, wiecie? Mi się zdaje, że te itemy, nawet te, które nie są wyniesione, raczej itemy, które masz w kontenerze, będą jako znalezione w rajdzie, mi się zdaje. Mi się zdaje, że to wróci, wiecie? Bo ludzie zaczną chyba po prostu, no, swoje niezadowolenie też z tego powodu w ogóle dawać do BSG. Patrzcie, jakie stanowisko, szczelnicę mam. Siemanko, użytkownik, Chris, witam. W sumie na ciebie Chris można mówić. Proszę, użytkownik Chris mówić. Po prostu Chris. I tyle. Zbieramy luty, luty, luty. Na pewno gierkę to wrócisz? No. Serwery pewnie się ustabilizują dopiero za jakiś tydzień, może dwa tygodnie. Może się wtedy ustabilizują serwery. To było ciekawe. Ale leży, tak? Dobra, leży. Jehe! Siema. To był gracz ol. A to co ty masz za serwery, Linson, że tak długo cię szuka? Przecież godzinę czasu szukania to przecież to jest strasznie dużo. To co ty masz za serwery? W jakim celu ten rakiet leci? No, z misją, no. Będą do tego, do na międzynarodowej tam... Międzynarodowej tej... bazy tam, nie bazy, tylko tej, no. No, wiecie, tam będą se lecieć. I ona startuje za jakieś... ile? Plus minus? 30 coś minut. I tak to jest ostatni meczek dla mnie na dzisiaj, bo 21. Koniec tego lekkiego podirytowania tym tarkowem. Też nie było źle aż tak dzisiaj. Oprócz tego, oprócz paru tam gierek, gdzie dziwnym trafem zginąłem i lagów i tych takich desynków. Thank you.
Czekam, on dostał w głowę? Dobra, zginął. Robisz rajdy? Nie. Znaczy, rajduję teraz, no tak. Czy tam killa jest? Ktoś tam bardzo mocno na tłumiku strzelał. Wiesz, ekipa w ogóle skaw graczy wbiła. Co tu się działo, ty? O, tam jest killa! Tam jest killa, tak, tam jest killa! Ale właśnie na to... Mam takie fajne granaty. O nie, rzucił do mnie. Chyba nie żyje, powinien zginąć ten killa. No bo ta killa, ten killa. Ta, leży tam. To nieźle. A i zaś są lagi oczywiście. Ale ta gra dzisiaj działa jakby no nie chciała, no. Dobra. To mam w ogóle graczy skawów. Co wezmę wąsy. Dobrze, że wziąłem te granaty. Że je spakowałem w ogóle. Dobra, tutaj w ogóle są jeszcze gracze skawy. Tu mamy kolejnego gracza z kawa. Czapka kotonka w ogóle. Dobra, no to co, teraz będziemy biegnąć w ogóle do wyjścia. CMS-ik, pięknie, pięknie, pełny CMS-ik. 205.
Dobra, teraz pytanie. Gdzie mamy wyjście? MR.com. MR.com, czyli jeżeli idziemy... Dobra, wiem gdzie. A, tu jeszcze gracz leży jakiś, zapomniałem. Jeszcze jakiś gra... A, to kolejny gracz Kaw. No to fajnie ich tutaj, oni czwórkę chyba wbili ty. No mało co widać tej killi. Killa miał 206. Nie miał 205, tylko miał 206, wiesz? VSS-kę to weź? Nie dam. VSS-kę będę brał jak noob jakiś. Nie, co ty? Szkoda, 40 tysięcy na markecie. 40 tysięcy na markecie, więc... Nic ciekawego. Ale widzieliście w ogóle, jak ten granat do mnie leciał? W moim kierunku? To był dopiero ciekawy granat. 206? Nie, 206 jest to nic nie wart klucz, bo tam się robi do misji u terapeutki i to jest tak powszechny klucz. Nic ciekawego. Minut do startu. No. Dobra, mam nadzieję, że jako killa nikt mnie nie zabije przy wyjściu, że nikt sobie nie będzie siedział przy wyjściu. Działo się na mapce, więc może wynieśmy sobie to. Może się uda wyjść. Jako nagroda by się przydała, nie? Takie wyjście. Chyba się uda. Chyba się uda, bo nikt na wyjściu nie siedzi. Tam nikt nie siedzi. No i gitarka. No i ten rajdzik jakoś tak, jako tako się udał, tak? Jako tako się udał, mamy kille. Graczy pozabijaliśmy, trzech graczy z kawów w ogóle, plus jeszcze tam graczy. Więc no, ten rajdzik może być ok. Ten rajdzik może być. Jeszcze zobaczę w ogóle, ile damage'u, ile tam graczy zabiliśmy. Kille mamy 205 po nim. Ciekawe, ile jest warty ten klucz. 9000 expa w 10 minut. Jeden gracz plus chyba 3 graczy z kawów. Albo 4 graczy z kawów. Albo 3, albo 4. Jakoś tak. No i killa. No to nawet fajny rajdzik to był. No i 9000 expa. O, jeszcze trochę będzie 18.